12 stycznia sala widowiskowa Brzozowskiego Domu Kultury rozbrzmiała dźwiękami najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Stało się to za sprawą uczniów Ogniska Muzycznego oraz chóru parafialnego z Górek. 27 młodych muzyków kolędowało i grało na instrumentach. Koncert pod nazwą Bóg się rodzi rozpoczęła i poprowadziła Urszula Woroniec. Jak wspomina Zygmunt Podulka, tradycja związana z koncertem kolęd i pastorałek Ogniska Muzycznego wiąże się z utworami wykonywanymi przez uczniów wraz z nauczycielami. Tego roku tradycję podtrzymali Maciej Tymkiewicz i Rafał Kuźnar. Gwiazda powtórzy światła, frazarzem już spociekło. Koncert kolęd Ogniska Muzycznego jest wydarzeniem już na stałe wpisanym w kalendarz imprez w Brzozowskim Domu Kultury. Czy jego formuła jest stała, czy zmienia się przez te lata? Formuła takich koncertów zawsze musi ulegać zmianie, chociaż jedno jest na pewno stałe. Stałe są zawsze utwory, czyli kolędy, które raczej się powtarzają. No, jak było słychać na tym koncercie, bardzo wiele kolęd się powtarzało, ale wszyscy wybierają kolędy najpiękniejsze, najładniejsze, więc to jest na pewno powtarzane, a formuła zmienia się, dlatego że zmieniają się ludzie, zmieniają się uczniowie, którzy potrafią zagrać trudniejsze opracowania lub prostsze i dlatego koncert cały czas jest całkowicie inny w każdym roku. Koncert to nie tylko występy uczniów, ale również absolwentów. Oczywiście, na szczęście pozostają u nas jeszcze absolwenci, którzy ukończyli ognisko i nie uciekają, tylko dalej korzystają jeszcze z zasobów wiedzy naszych nauczycieli. I dlatego ten koncert można podnieść na wyższy troszkę poziom artystyczny przez to, że oni po prostu coraz lepiej to wszystko wykonują. Dzisiaj coś nowego, bo uczniowie wystąpili z chórem. Tak, no myślę, że to nie jest nic nowego, dlatego że to po prostu tylko było zakończenie naszego koncertu, który zwykle kończy się właśnie takim finałem, że wszyscy wspólnie śpiewamy. Został on przygotowany, ten utwór właśnie specjalnie i to bardzo szybko, bo w ciągu 2 dni to się odbyło. Tuż po koncercie uczniów Ogniska Muzycznego gościnnie wystąpił chór parafialny z Górek z zespołem instrumentalnym pod batutą Macieja Tymkiewicza. Co skłoniło Pana do założenia chóru w Górkach, którego popularność można mierzyć mnogością koncertów odbytych do tej pory? No jeśli chodzi o start naszego chóru, co było początkiem? Początkiem oczywiście była inicjatywa młodzieży naszej góreckiej. Przede wszystkim nasz cały chór składa się z moich parafian, z parafii, w której pracuję jako organista. Dodatkowo jest oczywiście kilka przyjezdnych osób, ale cała baza to jest młodzież górecka. Oni skłonili mnie właśnie do założenia początkowo małego zespołu, z którym wybrałem się na warsztaty liturgiczno-muzyczne do Dobrzechowa. Tam kształtowaliśmy nasz warsztat pod okiem kompozytorów, których utwory też dzisiaj wykonywaliśmy się. I tak powolutku się to wszystko rozkręciło. Dochodziły kolejne osoby. Obecnie chór liczy około 20 osób i staramy się działać jak najwięcej, już coraz więcej w środowisku brzozowskim przede wszystkim. Pracuje Pan z chórem już rok. Co wydarzyło się przez ten czas? Rok to jest stosunkowo niedużo czasu jak na działalność chóru. Uważam, że efekty, które są teraz, to i tak są dużo większe niż moje początkowe oczekiwania, jeśli chodzi o naszą działalność. Ale co wydarzyło się? No przede wszystkim seria koncertów. W okresie wakacyjnym my mieliśmy pierwszą serię koncertów. To były koncerty z muzyką liturgiczną. Z tym repertuarem
przez kilka miejscowości koncertowaliśmy, w Pakoszówce, w Górkach i w kilku innych. Później następną serią jest dopiero seria bożonarodzeniowa, czyli koncerty kolęd. Właśnie jesteśmy świeżo po pierwszym koncercie w Górkach 8 stycznia. Dzisiaj mamy w Bedeku i w przyszłą niedzielę zapraszam też serdecznie wszystkich do Pakoszówki na godzinę 12, gdzie odbędzie się kolejny koncert kolędowy. Więc stosunkowo historia jest nasza niedługa, więc ciężko oczekiwać też mnogości tych imprez. Czy w przyszłości planuje Pan wystąpić z chórem na jakimś konkursie, przeglądzie? Tak, na ten rok już tak się złożyło, że akurat dzisiaj jak dzisiaj, ale w tym tygodniu świętujemy pierwszy rok działalności naszego chóru, więc już uważam, że jest najlepszy moment, żeby gdziekolwiek z repertuarem wystartować i spróbować się zmierzyć z innymi, w cudzysłowie, przeciwnikami. Czyli mam tutaj na myśli konkursy chóralne i mam na myśli różne festiwale muzyczne. No, jest taki teraz festiwal najbliższy w Radymnie 1 kwietnia. To jest to festiwal pieśni pasyjnej, na który bym chciał mój zespół zabrać. Jeszcze oni o tym nie wiedzą, ale repertuar już pod tym kątem będziemy przygotowywać w najbliższym czasie. Przymierzeni do Betleje pasterze, rajem w morzu się dzieciąteczku na liże.